Cześć wszystkim, witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale z The Sims 2. Przed nami, kochani, miłowo, dokładnie to miłowo należące do rodziny biedaków. Tak pomyślałam, że zacznę sobie od tego momentu, ponieważ tutaj, jak możecie zobaczyć, wiele się zmieniło na tej mapce. A mianowicie ostatnio robiłam właśnie porządki i właśnie teraz wygląda to w ten sposób, że tutaj zrobiłam takie centrum, gdzie są różne takie miejscówki, do których można wypaść. Jakieś tutaj parki, jakieś sklepy, sale gimnastyczne, bary, restauracje i tak dalej. I to jest nasze takie centrum, gdzie są takie miejscówki, a bardziej na uboczach zrobiłam domki mieszkalne, jakieś tutaj apartamenty do wynajęcia, osiedla, no i domki takie jednorodzinne. Wszystko tak jakby wzięłam, przeniosłam w takie jedno jakby duże osiedle. Oczywiście tutaj też są na obrzeżach jakieś domki do wynajęcia, jakby do kupna, jakby ktoś chciał jeszcze kiedyś się przeprowadzić, więc jest dużo miejsca. Tak samo tutaj zostało dużo miejsca na zagospodarowanie, więc cały czas miasteczko może się rozwijać dalej. Ale my nie o tym dzisiaj, ponieważ dzisiaj, moi drodzy, jak po tytule możecie zobaczyć, to będzie odcinek z tła biedaków, czyli już wyjaśniam, o co chodzi. Będziemy dzisiaj pogrywać inną rodziną niż biedakami na tym samym save'ie, żeby troszkę ruszyć nią do przodu, ponieważ u biedaków już się tyle działo, tyle co ja nimi przegrałam, to jest po prostu wow, po prostu ogromna historia i kilka pokoleń. Tymczasem, no jak wiecie, pozostałe rodziny prawie wszystkie stanęły w miejscach, więc chciałabym w międzyczasie, zanim jeszcze zakończę serię biedaków, ostatecznie, tak? Bo jak wiecie, już się do tego zbliżamy coraz bardziej. Chciałabym właśnie też ruszyć z innymi rodzinami, które tutaj są. Czyli na przykład tutaj mamy rodzinę Ćwirów, tutaj jest Przyjemniak, to jest od Angeliki. Tutaj znowu Przyjemniaczek, tutaj chyba Lilianna mieszka. No i w ogóle są Kaliente jeszcze, Marzyciel. No jest kilka rodzinek, które przydałoby się jakoś pchnąć do przodu ich historię. I dzisiaj zamierzam zacząć od Ćwirów, jak możecie zobaczyć po tytule. Ale u Ćwirów, jak może... Kassandra w ogóle wyłysiała niechcący. Ale zaraz wyjdziemy do gry, to będzie normalna. Do Ćwirów dołączył również Don Lotario, ponieważ Kassandra, jak wiecie, jest zaręczona z Donem. Ślubu jeszcze nie było. I... nie wiem, czy będzie, bo mam już plany inne, ale zobaczymy zaraz, co tam nam wyjdzie w grze. Dobrze, my w końcu dotarliśmy do naszych Ćwirów. I tak, tutaj w sumie nic się nie zmieniło, poza wyglądem Kassandry. Tak, Aleksander wygląda jak wyglądał, dlatego właśnie trzeba troszkę się za niej wziąć, żeby, kurczę, ruszyć do przodu z ich fabułą. I tak, ona jest głodna, moi drodzy, więc... O, proszę bardzo, jej narzeczony robi dla swojej kochanej, mam nadzieję, kanapeczkę z szyneczką. O, nawet dla całej rodziny zrobił. A, super! Jaki tyłeczek. Jaki tyłeczek. No dobra, tobie się chce siku, a ty... Właśnie. A to ona tak gra, Jessica, ty tu robisz? O rany, co tu się sypie? Co tu się sypie? Dlaczego zawsze musi się sypać? Jak wchodzę do gry i chcę coś nagrać. Tutaj przyszła do nas Jessica jako nasza sąsiadka i tak... po prostu odgrywa tutaj jakąś... nie wiem co. Tutaj kolejna sąsiadka. Bo ja tu chwilę byłam właśnie przed nagrywaniem i robiłam w sumie Kassandrze pokój, bo musiałam troszkę zmienić, bo w końcu oni teraz razem mieszkają, ona tu miała tylko pojedyncze łóżko, więc zrobiłam tak taki pokój bardzo dziewczęcy. Jak widzicie, tutaj jest zamysł, żeby wziąć ślub,
ale my się z tym wstrzymamy, bo ja tu mam inne plany w ogóle. Co to? Chodź tu ją poznaj. Bo tobie się przyda znajomość. Gdyż ponieważ on ma tutaj pragnienie zaliczenia 20... Znaczy mieć 20 kochanków jednocześnie. Więc on ma dopiero 1, 2, 3, 4. Więc potrzebuje jeszcze 16. I ja zamierzam mu spełnić to pragnienie, bo to jest do notarium, moi drodzy, i... No, po prostu to jest do notarium. Więc zamierzam mu to spełnić i oczywiście, że Cassandra w końcu się o wszystkim dowie. Dlatego ślubu nie będzie. Ale na razie nic nie wie. Więc na razie nic nie wie, niech sobie żyje w tej swojej nieświadomości słodkiej. Aleksander, nasz kochany kujon, tutaj sobie gra w szachy. Aha. No dobrze, przydałoby się, żeby on też właśnie stał się w końcu nastolatkiem, więc do tego również będziemy dążyć. Nie wiem, ile się wydarzy w tym odcinku. Powitałeś tą kobietę? Czy już też poszła sobie, zanim ten... Więc... Zadzwoń... Praca. On się dzwoni z pracy. Zobaczcie, ile oni mają hajsu. Więc on nie będzie pracował, on się skupi na wyrywaniu lasek. Ale Cassandra, znaczy się, jest badaczką. Mi to nawet do niej pasuje, powiem wam szczerze, tylko chciałabym... Tak, zrezygnuj z pracy. Chciałabym, żeby ona sobie zmieniła cel życiowy. Tak, to by w ogóle nie pasuje bycie stażystą, człowieku. Dobra, ja na razie jej to zostawiam, bo... nie mam na to czasu, żeby jej szukać. W każdym razie nie chciałam tych szczeniąt, bo aż tyle zwierząt mieć nie chcę. To on może byś powitał Rysikę. Ty chodzisz od 9 do 15 do pracy, super. Teraz... Aha, no tak, bo przecież... co ty masz się pouczyć? Gotowania. No to... A ty jesteś głodna, no dobra. Ja tu im chyba wezmę... W tym to było? Tak. Pozaznaczam oczywiście. O, a może tak zrobimy? Skoro jest taka rodzinna. Pozaznaczam im... O. Tak sobie pomożemy. Troszkę w tej rozgrywce naszej. No i Mortimer. Niech też coś ma od życia. Może tu. O. No. Na razie nie chciałabym za bardzo szaleć, żeby nasza droga się jeszcze... jak ona ma... Cassandra się nie dowiedziała. Po prostu na razie sobie z nią pogadamy delikatnie. Ach, możemy tam popytać. Chyba nic się nie stanie. Co prawda Jessica, moi drodzy, ona jest w związku z marzycielem, więc też się sporo zmieniło. No ale Jessica jest tego pokroju co Don, więc oni się świetnie tutaj, kurde, razem dobrali, że tak powiem. Choć Don i tak nie zamierza tutaj z Jessiką specjalnie tworzyć w przyszłości jakiejś większej relacji. No, ale okej. Okay. O, chcecie mieć pieska. W sumie, stać was. Jakby nie patrzeć. O, i w ogóle akwarium można by uzupełnić. Może ty uzupełnisz? O, uzupełnię akwarium. I też byś w sumie zjadł. Ale tu nic już nie zostało. Potrzebujemy też w ogóle pokojówkę wynająć. Więc może ty zadzwonisz po usługi i wynajemy sobie tą pokojóweczkę. Ciekawe, która przyjdzie, bo tutaj oczywiście z Kasią mamy romans też. Także zresztą z Kasią miał romans też przyjemniaczek, tak swoją drogą, przez co Marysia go rzuciła.
i też w ogóle związała się z kimś innym, ale to zobaczycie w przyszłych odcinkach, jak dojdziemy do tej rodziny. Na pewno też, kurczę, wszystko zobaczycie. Ty idź, kochana, weź sobie prysznic i idź śpi, bo ty idziesz do pracy jutro. Proszę bardzo. A śpi sobie w bieliźnie. Don, jak tam? Uzupełniasz rybki. Dobrze. No i biedaku, nie ma nic dla ciebie. A są jakieś resztki, no to weź sobie resztki i... I potem też sobie możesz wziąć prysznic. A tu jeszcze mamy wannę, jakby co. Dobra. Ty mały do spania, bo ty do szkoły idziesz. O, duchy. Wiktor Ćwir wyszedł. Dobrze. A Mortimer zje... zamówi tą pokojówkę. Wszyscy. Aha. Nie, Lokaja nie bierzemy, bo on potrzebuje... Chociaż Lokaj przychodzi i wychodzi, nie? Tak. No dobra, to weźmy Lokaja. I pożegnaj się z wszyscy. Tak. Tak. Boże... No to czekamy. Tutaj pożegnamy jeszcze wszystkich. I ty też już pójdziesz sobie spać do swojej sypialenki. Ale... A kto to jest? A to jest Dina. A jak tam relacje z Jessiką? No, że tak się napotoczyło, to co? Tutaj jeszcze są dwie potencjalne, ale to jest Carmen. A Carmen to jest znowu przyjaciółka Mirka. I oni też niby są w sobie zakochani, więc może lepiej nie będę jej ruszała. Ale tutaj jest Liza. Więc może Lizą się zajmiemy troszkę? Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, mały Aleksander już wstał. Kazałam mu się umyć, wykąpać i on pójdzie oczywiście do szkoły zaraz. A może nakarmić rybki jeszcze w sumie. Bo tutaj chyba trzeba karmić rybki. Nie wiem, czy one zdychają, jak się ich nie karmi, bo już nie pamiętam. A tutaj nasze gołąbeczki jeszcze sobie śpią z otwartymi oczyma, na przykład. Ale okej. Okay. Sprzątnęłam tutaj to wszystko na razie, bo on mi tutaj będzie wynosił to żarcie. A my nie chcemy jeść na dworze. Wracaj z tym żarciem, Lokaj. No. Rozmyślił się, nie? Wracaj i podaj to jedzenie. Czy ty będziesz tak chodził z tym talerzem przy ręce, bo ja już kurde... No bo ona nie zdąży zjeść przed pracą, no. No, no właśnie, no. W ogóle bogata jesteś, nie masz samochodu własnego. O, tak nie będzie. Ty w ogóle zostaw szachy i jedź do szkoły. Ja tutaj zaraz ci kupię samochód, Kassandra. Albo Garbusik, pamiętacie Garbusika? Garbusika tej, jak ona miała, Beatrice, z wyzwania biznesowego. No idealnie po prostu. Idealnie. Więc to będzie samochód Kassandry. To będzie samo Dona, bo on musi szpanować przed wszystkimi laskami. A teraz zadzwonimy sobie do Jessiki. Czy ona ma w ogóle telefon? O, zaprosię. Mam nadzieję, że wpadnie. Ona chyba pracy nie ma, więc powinna normalnie wpaść. Super, przebieraj się, Jessica, i wpadaj. Nie pożałujesz. Ty też się przebierz, chłopie. Boże, Mortimer. Boże, nie Mortimer, tylko Don, jak tyś się ubrał. Jessica, ty też byś się ubrała jakoś. A dasz się pomasować? W sumie nie mamy zbyt dużych relacji. Czekajcie, jeszcze zajrzę do Mortimera, bo on już tutaj schodzi mi w dół, a ja nie chciałabym, żeby też raczej przyłapał go na razie. Chociaż raczej Don się tym nie będzie zbytnio przejmował. Mm-hmm.
liści! Proszę, on już tutaj chce flirtować. A chciałbyś się umówić na randkę, no to w sumie... Zapytaj ją, czy się z tobą umówi. Już się zabujała. No to co, uwodź. Słodkie słówka. Co ty byś chciała robić z nami? Wolny taniec mówisz? Dobrze. A nie wiem, czy klasyczny to wolny? O, jest wolny taniec, tutaj jest. O, drapanko po pleckach, to każdy by chciał. Pocałuj czule. Boże, ona tak niewinnie wygląda, spójrzcie tylko. Jaka Jessica jest niewinna. Gdzie to gorące? Tak, już wprowadź się. Za Cassandra to by ci dała. O, są gorące pocałunki. Końcu. Ale oni chyba muszą się sobie zakochać, żeby mogli iść do łóżka. Chociaż to nie jest wymagane chyba. Mieć 20 kochanków. Aha, to oni muszą kochać się. Tak mi się wydaje. Tak w ogóle przed domem, nie? Wszyscy ich widzą i w ogóle... Także no spoko, Don. Widzę, że ty się w ogóle z tym nie kryjesz. O, wrócił ten Mortimer. Znaczy nie Mortimer, tylko Aleksander. Więc chyba musimy przestać. No już się zakochała w nas. Tak czy... Nie. Ale on się w niej nie zakochał. Nie wiem właśnie, czy to musi być takie obustronne, czy... Czy co? Co za niespodzianka, Cassandro. Przedstaw Simowi Cassandra. Bez jaj, ja to zaraz zrobię. Jak nic, to zaraz zrobię. Ona chyba wsiądzie i tak z nami. Cassandra się cieszy, bo miała dobry dzień w pracy, nie? Spoko. Idź może się wykąp. Wykąp się, a ty? Ty dopiero wracasz, dobrze. Czy Cassandra będzie widziała to, co oni robią? Shufli? O! Shufli! Co ci tam wyskoczyło? Dziecko wkrótce przyjdzie na świat, no cóż. No, halo, wsiadaj tu! Aha, ty nie będziesz barabarował, bo jesteś głodny. Nie przesadzaj! Ale co, nie możesz wsiąść, czy jak? Wsiądź i... Zaproś ją. Nie, on będzie wysiadał. Dobra. To... Przedstaw Simowi Cassandra. Idźmy na całość. Dobra, weź z resztki. A nie ma nic. Ty! Może byś tak dał coś do jedzenia? Dobra, wypij się soku. A czy ty odrobiłeś lekcję, że już sobie siedzisz przy tym fortepianie? Nie mam pojęcia. O, tutaj leżą, dobra. To proszę odrobić. Tobie brakuje towarzystwa. A oglądaj rybki, one chyba ci dadzą towarzystwo. Jak to nie jesteś o najlepszym nastroju? Ej, ja cię chciałam jeszcze przedstawić Cassandrze, nie? Ale okej. Cassandra, pokaż co tam do pracy potrzebujesz. Czy ty w ogóle dostałaś wolny teraz? Chyba nie dostałaś wolnego, ale i tak masz środę wolną.
Ciolo mi dalej Ciolo! Chodź tutaj do niego. Podziwiaj. A, pocałuj. Powiedz mu, że jest, żebyście mieli dziecko. Na pewno się ucieszy. Rozmawiaj. Pogawędka. Powiedz Donowi, że zostanie tatusiem. Cieszysz się, Don? Żadnych dzieci. Tak. No cóż no. Życie, moi drodzy, życie. Chodź porozmawiaj na przykład z Donem, bo Don nie ma zbytnio co tutaj robić. Za dużo tutaj jest do zrobienia. I jeszcze muszę w ogóle kupić im nowe ciuchy, jak widać. Możliwe, że w ogóle chwilę pogram też sama z nimi, żeby troszkę ten czas im upłynął. No bo jednak on ma tutaj zdobyć, kurde, 20 tych kochanek, więc to jest dużo roboty. Odbierz, Mortimer, może to do ciebie dzwonią. A nie, Alek odbiera. Tak, może podejść. Chodź, odbierz. No odbieraj. Co temu Lokajowi jest? Że on taki chodzi przybity. O czym tam będziecie rozmawiać? Pokaż nam. Co? Po prostu super pogawędki. Nasza ostatnia randka była świetna, musimy to powtórzyć. Odwiedzimy miejsce zwane Przedmieście, o ile masz na to ochotę. Ojejku, nie. Nic dwa razy się nie zdarza, kochana. Don idzie teraz wziąć kąpiel z bąbelkami, bo może. Temu brakuje towarzystwa i nie ma zbytnio z kim porozmawiać. To idzie jeszcze po bombej rybki. No nie, bo tam idzie Don. Dobra. A tutaj nasza kochana też musi już iść spać, więc ja ją położę, bo ona jest w ciąży. Niech się bidulka nie męczy. No i co, moi drodzy? Na dzisiaj to będzie tyle. No dzisiaj trochę się skupiliśmy na Donie. Ale niedługo nasza kochana Cassandra będzie mamą, a Don właściwie ojcem, więc zobaczymy, jak dalej potoczą się ich losy. Może zadzwoń do kogoś. Jeszcze nie jest tak późno. Więc zobaczymy, jak potoczą się ich losy dalej. Także myślę, że pojawi się jeszcze z tej rodzinki jakiś odcinek. Mam nadzieję też, że Wam się podoba taka odskocznia od biedaków. No i cóż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa! Dzień dobry.